Dobra, siemaneczko, mordeczki, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście, chyba jest mikrofon włączony, jest, dobra. Co jest grane? Dobra, i... Mordy, i dzisiaj dosyć ciekawy, nietypowy odcinek. Robiłem, mordeczki, ostatnio giveawaya i konkursik na Discordzie za brak aktywności przeze mnie. Więc parę, że tak powiem, prac teraz wam się wyświetla na ekranie w tym momencie. I ta praca, którą właśnie aktualnie stworzona przez Najwiego, właściwie ja ją będę teraz przechodzić. Więc przy okazji, tutaj mamy odcineczek. Jesteś w swoim domu, spokojnie leżysz, aż nagle słyszysz, że coś huknęło na strychu, lepiej iść sprawdzić. Czyli rozumiem, że miałem iść sprawdzić, tak? Tak, tylko będziesz znaleźć się tam. Dobra, gdzie jest strych? W kiblu? Pamiętaj, że no, trochę jest to takie nietypowe. Dobra, tu jest strych, dobra. Aha. Tak myślałem, że coś tutaj się dzieje. Coś tutaj. A jak ja tam wejść tej? Na pewno to przechodziłeś i na pewno da się wejść. Tak, tak. No ja ci pierdzielę. Jakaś podpowiedź? Za dwu? Na, to tędy na pewno? Tak, może ci pokażę. Dobra, to pokaż mi, bo jestem tępy po prostu i... A, dobra. No nie wiem, ja jestem dzbanem i nie umiem tam doskoczyć, nie? W ogóle nie mogę skoczyć, to jest najlepsze. Nie, nie mam pojęcia, jak ty tam wszedłeś naprawdę. Gdzieś taki dobry kąt. Dobry kąt. Nie można było drabiny zrobić na ten strych. O! O, udało się. Dobra, mamy to. Co się stało? Czemu tu nie ma ściany? Gdzie nie ma ściany? Tu? Tak, tak. No, urżnęło ściany, dobra. Co to za miejsce? Mieszkam tu od 10 lat i pierwszy raz tu jestem. No to nieźle, ładny strych. Witam cię, mój drogi kolego. Znajdź tajemnicze przejście, a przenoszę cię w świat gier. Aha! Dobra, idę sprawdzić. Gdzie ja mam iść? Na dół czy tu? No nie wiem, muszę znaleźć przejście. Aha, dobra, czyli dobra, no to najpierw idę tutaj, bo... A to! Aha! Skopaniotki, ale jako znalazłem szybko. Zostajesz przeteleportowany do gry Fortnite. Fajnie! Ale... O Jezus Maria, ale co jest najlepsze, to to, że jest grafika Borderlandsu. Za to wielki szacuneczek oczywiście, bo ja kocham Borderlandsy. I ostatnio napierdzielam Borderlandsy przez... praktycznie całodobowo, nie? Myślałem, że jest detran, myliłeś się. No tak. Dobra, czyli dalej tutaj, tak? I od początku? A nie, dobra, Jezus Maria, myślałem. Haha, cyk. Czytałeś te wiadomości tutaj? Tak, czytałem właśnie i... Ale... Aha, no. Dobra, chwilę, moment. Gdzie tu masz napisane coś? No tutaj tylko, no. Aha, tu jest jeszcze jedna! Jesteś w trybie Battle Royale, musisz znaleźć skrzynię z bronią i zastrzelić przeciwników. Dobra, ale ta skrzynia jest tam pewnie, nie? A, jest wiele skrzyń. Ciesz szlak. A, jest więcej skrzynek? No to dobrze. Dobra, mamy to. Dobra, tam jest jeden cieć. Dobra, mam skrzynkę. Pistolet tylko! Dobra, jeden leży. Tu jest kolejny. By the way. Dobra, mamy kolejnego leżącego. Okej. Okay. Jakie nieszczęście. Ja ci sunę, co jest? Dobra. Dobra, ty same pistolety tu dałeś. Nie, nie są. Wiedziałem, że jak powiedział, w domkach też mogą być skrzynie. No wiedziałem, że coś tutaj jest nie halo. Wiedziałem. No, faktycznie skrzynia jest. Dobra, nie chcę tej skrzyni jednak. A tam jest coś lepszego. O nie.
Ale tam jest coś lepszego, tak? Nie wiem. No nie, no muszę to zobaczyć nic teraz. Nic nie być. No nie, no w skrzyni zawsze coś jest przecież. Ja! Musisz ustawić tak na kreatywną, że nic nie będzie. Da się tak? Da się. Najgorsze to jest to orzeń. I tego tak nie lubiłem nigdy. Nie, ja idę to zobaczyć, muszę wiedzieć co to było. Dobra, jest jedno. Jest druga. Dobra, mamy to. Oho! Dobra, mamy coś. Pompę, ale pompę już tam nie chcę. Dobra, mam bronię. Najgorsze jakie można było mieć, ale dobre jest. Dobra, wiedziałem. Jo pierdziele! No skopa dostał! Nice. Nie można budować? No niestety. To jak mam wejść po tamtą skrzynkę tam? Nie da się po niej wejść, tak? Czy da się? Zagadka. Nie wiem. Ale i tak zrobiłeś wszystkie, więc możesz iść do tego. Dobra, no to mniejsza z tą skrzynką. Dobra, idziemy stąd. Aha, tu mam iść do tego, tak? Tak. Dobrze, już wchodzę. I na starcie od razu zginę, tak? Jeśli zabijesz 4 botów, możesz tu wejść. Dobra, no to wchodzę. Aha, dobra. Okej, dobra, jakiś hotel, okej. Aha, bo mnie cofnęło, dobra, nieważne. Dobra, to nic nie ma. Przeprowadzę się do pana Borderlands. Teraz musi odnaleźć 3 claptrapy rozmieszczone w obiekcie. Mogą być wszędzie. Po obiekcie to znaczy tutaj tylko, czy wszędzie? Nie, wszędzie. To co tu jest na pewno. To mam jakoś go wziąć, czy nie? Nie da, po prostu tego, tak? Dobra, no to jeden jest, tak? Dobra, to jednego mamy. Claptrapa jednego jest. Dobra, tu nie ma więcej nic. O Jezus Maria, chyba oszalałeś! Dobra, tu jest drugi. Ale więcej ich dałeś, tak? No ja są tylko 3. Ja nie mogę, co dzieje, ja tu ich szukał 100 lat. Dobra, tutaj nic nie ma. Aha, nie, da się stąd wyjść. Dobra, to 2 już mam. Dobra. Tutaj byłem? Ja tutaj chyba nie byłem. Dobra, tu nie ma nic. No nie. Jeśli nie znajdziesz w ciągu 5 minut, to ci podpowiem trochę. Dobra, to spokojnie, ja wszystko znajdę. Ja się wyciszam, żeby klawiatury nie było słuchać. Ja już myślałem, a tu jakiś... O, jest trzeci! Moje nice, teraz musisz tego tyle pójść. Do tego... do którego? Aha, do tamtego, dobra. Tak. Się udało się. Dobra, mamy to. Teraz małe. Aha, okej. Ile masz lat? Nie wszyscy widzowie wiedzą. Ja mam ile lat? 23. Będzie 24. Dobra, jak można dołączyć do ICP? Najlepiej na rekrutację przyjść. Rekrutacja jest na Discordzie, zakładka rekru, tam wbijamy, o, tam wbijacie, piszecie, że chcecie rekru i ktoś się na pewno do was odezwie. Proste, proste. O, ja nie lubię, to zawsze nienawidziłem tego skakania przez te jakieś różne dziwne, te zawsze miałem, nie wiem, jakieś upośledzone skoki po prostu. Dobrze, mam stalowe nerwy. No to się nie da doskoczyć. Nie da się. Nie da się.
Dobra, chłop tam doskoczył. Nie ma jakiegoś skrótu? Pewnie jest jakiś skrót. Nie ma skrótu, dobra. Dobra. Jezus Maryja! Nie, no to jest jakiś żart. Za daleko, żeś to zbudował, ja to będę godzinę przechodził teraz. Boże drogi. Wolałem te trapy, no, te trapy. Ale patrz, wszystko pod twój kolor zrobione. Zielony, wiem właśnie. Dlatego się pytałeś, czemu... Nie mam pomysłu. O, właśnie. Skąd się wzięła twoja nazwa na YouTube? Ceplik? Taka śmieszna była historia, że... Że Ince, to była taka kawa śmieszna. O, straciłem HP. Że Ince to była taka śmieszna kawa. A plik to było... A plik to po prostu plik. Co? Podwójnego? Jak to zrobić? Czekaj, bo mnie wywali. O ścianę musi się jakby... O ja pierdzielę, dobra, to spróbujemy. Nie, dobra. To nie tak. Nie wiem, mam pomysł. To nie w tą stronę, jak coś. A w którą? Tamtą, tam jest do góry. Tak, tak. Ja mam pomysł, spokojnie. Gdzie nie da tego zrobić? Da się. No nie, bo ja nie zdążę rzucić w ogóle tego. O, się mnie wywaliło do tyłu. Nie gadaj, że to zrobiłeś. Co to tak długo rzuca ten dzban? Nie, nie da się. Nie, to słabe było. Kurde, ole. Dobra, jest, udało się. Ja pierdzielę! Mnie wywaliło jeszcze do tyłu. Haha, dobra, ale... Co jest gra... Aha, dobra. Zaraz, muszę zginę, bo tam coś pisało. No moment, cofnijmy się. Będą regularne streamy? A, no właśnie. Praca, wiele pracy i... Ceplik nie wie, co ma ze sobą zrobić w tym momencie, bo codziennie pracuje po 10 godzin dziennie zazwyczaj. Więc to jest bardzo dobre pytanie. Ja pierdzielę, dobra, tam, dobra. Później na lewo. Okej. Będę pamiętał. Trzeba zapamiętać drogę, to mogłeś trochę te szersze te przejście zrobić. Nie doleciałem, o nie, i później na prawo, dobra, będę pamiętał. No nie wierzę w to! Znowu się zablokowałem. Ja pierdolę! Nie, tego to ja nie wycinam, to musi być. Będą koszulki dla teamu CP. O nie, za tego Detrana to nie będzie. O, jak ja widzę to przed sobą, to ja nie wiem. Nie, proszę.
O Jezu! Udało się. Przyszedłeś? Przyszedłem. Ojej. Teraz ja tego nie przejdę. Udało się. Co, mam spaść na dół? Coś tam strzela. Coś tam widzę. Aha, dobra, jest coś takiego. Dobra, tak ja widzę, widzę, gdzie to. Gdzie mam wylądować? A, prawie byłem. Nie, po co ja zwalniałem? Dobra, wylądowałem gdzieś, jestem. Zobaczymy, czy coś się zdarzy. Dobra, tu nic nie ma. Gratulacje, przeszedłeś mapę, dzięki widzowie zapraszam do subskrybowania kanału Ceplik KCKC, oceń mapę od 0, od 1 do 10. Dobra, najpierw pozbieram sobie monety. Wszystkie oczywiście należą mi się, tak jest, jeb. Zmieniając mapę oczywiście od 1 do 10. No, fajna. Daję tą dziewiątkę oczywiście. Dziewiątkę, no ósemkę, nie będzie, bo z tym spadochronami to po prostu myślałem, że zwariuję tam totalnie. Ale za to Borderlands uratowały chyba. No i w skrócie teoretycznie mogę najpierw powiedzieć od razu, że no wygrałeś normalnie, regularnie wygrałeś 1500 fałdolce oczywiście. Zaraz będziemy coś kupować. Chcesz coś teraz ze sklepu od razu? No to możemy wyjść od razu do sklepu, zobaczyć i ci od razu wyślę, żeby nie było. Bo w sumie powiem tak. Połączenie jest moje, jest Fortnite, jest kolorek zielony, jest przyroda, co lubię. Jakieś tam Q&A, więc fajnie. Mniej więcej fajnie, wszystko pięknie to ładnie wyglądało. Były Borderlandsy, w które teraz aktualnie napierniczam. Więc też spoko, mega kozak. No i w sumie no, taki fajny, zachowany, typowo Fortnite'owo borderlandzki styl, co uwielbiałem, jak była Pandora na Fortnite'cie, co niektórzy pamiętają tę sytuację. Ja zawsze lubiłem tego. No, także najpierw oczywiście, no, jak dla mnie oczywiście wygrywasz to zdecydowanie i w ogóle, więc możesz sobie wybrać coś za 1500. Co tam byś chciał? Tam mgła jest spoko, więc no możesz tam wysłać. Dobra, to my sobie mamy mgłę w takim razie. Przedmioty. O, przypadkowo kupiłem ją z tego wszystkiego. To nieważne, kupię jako podarunek. Mam jeszcze jedną zwrot, więc zaraz ją oddam, bo jej tak nie będzie grał. Dobra, ty masz nick CP1 Kalafler, tak? Tak. Dobra. Ten znajomy nie życzy sobie otrzymywać prezentów. Nie życzysz sobie otrzymywać prezentów? Co? No, normalnie. Sprawdź sobie. Dobra, a teraz? Czekaj, muszę cofnąć chyba. O, teraz już sobie życzysz. I uwaga... Cyk, podarunek poszedł. To masz 1200. I no i żeby oczywiście nie było, że tego 1500 to 1500. Więc tutaj jeszcze ode mnie coś takiego dostaniesz. O kurde. Śmiechowskiego. O. O, coś takiego jeszcze i akurat jest 1400. No, także co?
Wszystko pięknie, ładnie spełnione. Ja muszę tylko skina oddać, bo i tak nie będę grał z środkowego, co kupiłem. No, a z mojej strony mordeczki to wszystko. Oczywiście zapraszam do chęcia do wzięcia do udziału w konkursach różnych, także bądźcie sobie po prostu na Discordzie, bo tam jak na razie jestem częściej, bo aktualnie pracuję dużo, więc na Discordzie zawsze się coś dzieje. No i tutaj Naiwi otrzymuje oczywiście ode mnie prezencik. No i dziękuję bardzo. Wszystkim życzę miłego, dobrego i spokojnego. Pamiętajcie, nie dajcie się koronawirus i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi, nie? Do zobaczyska. Cześć.